Relatywizm, a wolność. To zagadnienie było wielokrotnie poruszane, podkreślane w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Wydaje się, że wielu z nas pamięta to wspaniałe przemówienie Ojca Świętego w czasie jego trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku, przemówienie skierowane na Westerplatte jak czytamy do polskiej młodzieży, ale przecież te słowa odnoszą się do nas wszystkich, kiedy Ojciec Święty mówił, że każdy z nas ma swoje duchowe westerplatte, czyli pewien zasób poglądów, spraw, których nie można odpuścić, mówiąc językiem całkiem świeckim, ale jednocześnie w tym samym przemówieniu Jan Paweł II wskazywał na konieczność Ustrzeżenia się przed klimatem relatywizmu, przed rozchwianiem, jak mówił, norm i zasad i pojęć, bo to w efekcie, jak mówił, prowadzi do mm, także zagrożenia dla naszej wolności. Oto pięknie potem e, po latach rozwinął w e, jednej ze swoich naj, najwspanialszych encyklik, Fides et Ratio, kiedy napisał tam zdanie, że wolność i prawda albo razem istnieją, albo też razem marnieginą. Jedna bez drugiej nie może istnieć. O tym relatywizmie przypomniałem sobie, słuchając ekspozy nowego premiera, nowego, starego premiera Donalda Tuska, który trzeci raz jako jako szef rządu, szef nowego rządu, przedstawiał ekspozę w Sejmie. I w czasie tego najnowszego ekspozę, tam można powiedzieć, znaleźliśmy wśród wielu innych rzeczy budzących niepokój, no taką bardzo, bardzo czytelną metodę relatywizowania. Relatywizowania czy stawiania na równi słów nieszczęśliwego czy nieszczęsnego człowieka, który targnął się niestety skutecznie na swoje życie, a którego przedśmiertne słowa zostały potraktowane przez nowego szefa rządu jako swego rodzaju manifest wolnościowy, jako rzeczy do załatwienia przez nowy gabinet. I można powiedzieć, na jednym oddechu nowy premier cytował afirmatywnie świętego Jana Pawła II. I tutaj mamy, no właśnie to, 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 co najbardziej uderza, to znaczy zrównanie, to znaczy potraktowanie jako dwa równorzędne punkty odniesienia słowa samobójcy i słowa papieża. To jest, wydaje mi się, taki bardzo obrazowy manifest, jednak tego, do czego. Będzie dążyć nowy rząd, to znaczy do właśnie takiego rozmydlenia, roz, rozchwiania właśnie tych norm i zasad, bez których przecież nie ma tak naprawdę stabilnego ustroju państwa. Jeżeli doprowadzimy do tego, że normą stanie się przemieszanie, relatywizowanie tego, co nie powinno być nigdy poddawane, takim zabiegom, no to rzeczywiście jest prosta droga do kryzysu, kryzysu, który można powiedzieć jest, czy będzie o wiele bardziej poważny niż kryzys wywołany inflacją, nawet niż kryzys wywołany takim czy innym COVIDem, ponieważ jest to kryzys dotykający fundamentów naszej kultury, gdzie, no właśnie tak, tak, a nie, nie powinno znaczyć, a jeżeli Przyzwyczajimy się i podniesiemy to do, do, do rangi niemalże usankcjonowanej przez państwo zasady, że na równi możemy stawiać no właśnie wypowiedzi papieża, który uczył Polaków solidarności i człowieka z pewnością nieszczęsnego, który targnął się na swoje życie, no to mamy, mamy do czynienia z no, bardzo poważnym kryzysem, a być może w ten sposób także nowy rząd chce zamanifestować swoją, swój kierunek polityczny. To znaczy ten kierunek, który już kiedyś w 2010 roku, w sierpniu 2010 roku, ówczesny premier, ten sam, który wygłaszał to przemówienie, Donald Tusk, wyraził, kiedy skomentował... Te satanistyczne manifestacje przed Krzyżem na krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Prezydenckim, określając je mianem wesołego happeningu, kiedy dokonywano bluźnierczych manifestacji, uderzających przede wszystkim w Krzyż. I zdaniem ówczesnego szefa rządu to był właściwie taki no, nieszkodliwy, nieszkodliwy happening. I, i wydaje się, że. Odnajdujemy tą linię w tym, w tym stanowisku, które no, można powiedzieć, jest jakąś deklaracją, deklaracją nowego rządu, która nie wróży, nie wróży Polsce najlepiej, ponieważ jeżeli to umieścimy w większej całości, to znaczy w tych też decyzjach, które. Są podejmowane przez nową większość parlamentarną, no to rzeczywiście mamy do czynienia z taką nasilającą się lawiną wydarzeń i zjawisk, które można określać jako wojnę kulturową. Warto w tym kontekście właśnie wymienić decyzję o finansowaniu z budżetu państwa, a więc z pieniędzy podatników, także, którzy w swoim sumieniu nie zgadzają się z tą praktyką, tak zwanej procedury in vitro. No i tutaj, co także warto zauważyć, ta nowa rewolucyjna większość znalazła sojuszników, wielu sojuszników po stronie Zjednoczonej Prawicy, która oddaje władzę. Wielu z nich głosowało za tą ustawą o finansowaniu ze środków publicznych procedury in vitro. Mało tego? Wbrew także protestowi przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i innych biskupów przeciw tej ustawie, prezydent Rzeczypospolitej, no, można powiedzieć, bardzo skwapliwie następnego dnia po tym proteście biskupów podpisał tą ustawę. A więc widać wyraźnie, że tak jak mówił kiedyś błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Nie ma takiego prostego przebiegu linii konfliktu wtedy. Żelazna kurtyna, która rozdziela dwie strony, dwie części Starego Kontynentu, mówił prymas w rozmowie z papieżem Piusem XII, tylko ta linia podziału biegnie pomiędzy tymi, którzy wierzą, którzy nie wierzą, Ci między tymi, którzy e, afiliują się, afirmują moralność, która wypływa z wiary chrześcijańskiej, a tymi, którzy wobec tej moralności zajmują obojętne czy wrogie stanowisko. Wydaje się, że te wydarzenia ostatnich dni i tygodni potwierdzają tę tezę wielkiego, błogosławionego prymasa Polski.